Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z matematyki. Dzisiaj będziemy liczyli pole trapezu. Tak? Do tej pory liczyliśmy pola czworokątów, gdzie mieliśmy dwie pary boków, które były do siebie równoległe. Teraz natomiast mamy też do czynienia z czworokątem, ale tylko jedna para boków jest równoległa. I taki czworokąt nazywamy trapezem. No i co zresztą widzicie tutaj na tym rysunku, mamy jedną parę boków równoległych i te boki równoległe nazywamy podstawami trapezu. Więc może sobie oznaczmy, że to jest A, to jest B, tak? Bok A, bok B i A oraz B to są podstawy po prostu, ale A nazywamy podstawą górną. Podstawa górna. AB podstawą dolną. Podstawa dolna. No i tak jak do tej pory wiecie już, żeby policzyć pole jakiegokolwiek czworokąta, czy nawet trójkąta, jak robiliśmy ostatnio, no potrzebna jest tam wysokość. No i tutaj również to nie odbiega od reguły. Wysokość jest nam potrzebna, więc my taką wysokość narysujmy, a wysokością w trapezie jest po prostu odległość między dwoma podstawami, tak? No i możemy ją sobie narysować tutaj, w tym miejscu. Przypominam, że musi być pod kątem prostym, więc musi być pod kątem prostym i do jednej podstawy, i do drugiej podstawy, tak? Narysowaliśmy ją tu, ale byśmy mogli narysować ją tutaj, 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 albo tutaj, tak? Obojętnie gdzie. Ważne, żebyśmy mieli najmniej i najkrótszy odcinek łączący nam dwie podstawy. I ten właśnie odcinek nazywany jest wysokością. Oznaczamy go też standardowo jako H. Więc też sobie tu zapiszemy, że H myślnik wysokość. No i w podręczniku macie w ogóle powiedziane i pokazane, skąd się bierze wzór na pole trapezu, a to zostawiam dla chętnych, żebyście sobie przejrzeli w podręczniku, co i jak. My natomiast wyjdziemy sobie po prostu ze wzoru, który będzie, jest już podany, że pole danego trapezu liczymy jako iloczyn sumy dwóch podstaw oraz wysokości dzielone oczywiście przez 2. Więc dzielone to oczywiście będzie kreska ułamkowa. W liczniku mamy sumę dwóch podstaw, czyli A plus B, czyli podstawa dolna plus podstawa górna, razy wysokość i wszystko dzielimy przez 2. Więc ten wzór jest troszkę bardziej skomplikowany. No oczywiście, jeżeli będziecie mieli w przyszłości problemy, żeby zapamiętać albo sobie przypomnieć w jakimś zadaniu, jak wygląda ten wzór, jak policzyć pole jakiegoś trapezu, to zawsze możecie poradzić sobie w taki sposób, że tutaj jest narysowana wysokość, narysujcie sobie też drugą wysokość, powiedzmy w tym miejscu. Tak zrobię go delikatnie ołówkiem i zauważcie, że cały trapez to jest po prostu jeden trójkąt, jeden prostokąt i jeden trójkąt. Więc wystarczy policzyć pole trójkąta, prostokąta i trójkąta, posumować te trzy pola i dostaniecie to samo, co byście otrzymali z takiego oto wzoru. Nie będę może dużo pisał dzisiaj. Chcę Wam tylko pokazać taki przykład, który macie z Waszym podręczniku. Więc na pewno, żebyśmy z podręcznikiem pracowali. Zauważcie tutaj na przykład pole takiego trapezu, tak, żeby policzyć, to zauważcie jak jest, zgodnie ze wzorem. Podstawa plus podstawa, więc mamy 7 plus 3, to w nawiasie, razy wysokość, więc razy 4 i wszystko dzielone przez 2 i równa się. No i równa się to 20, tak? Bo 7 plus 3, bo najpierw wykorzystujemy to, co jest w nawiasie, to daje nam 10. 10 razy 4 to jest 40. No i w całość 40 trzeba podzielić przez 2, więc to jest 20. No a wiemy również, że jednostką pola po prostu jest jakakolwiek jednostka długości podana w kwadracie, tak? Musimy ją wziąć do kwadratu. Więc nasz wynik to jest pole równa się 20 decymetrów kwadratowych, bo wszystkie wielkości były podawane w decymetrach. W drugim przykładzie również zauważcie, że mamy
mamy wszystkie wielkości podane w tych samych jednostkach, czyli w metrach, więc na pewno będzie wynik w metrach kwadratowych. No a tutaj wystarczy podstawa dolna plus podstawa górna, czyli 9 plus 5 razy wysokość, czyli 7, no i dzielone przez 2 i to nam da 49, tak? Bo 9 plus 4, plus 5, przepraszam, nie złapię ostrość, to jest 14 razy 7. O, to byś musiał gdzieś tutaj zapewne policzyć, 14 razy 7, to nam daje 70, 98 i 98 na 2, faktycznie 49. No dobra. Wystarczy tutaj, żeby... A, jeszcze taka mała ciekawostka, bo w podręczniku nie widziałam nazewnictwa, ale jeżeli w jakimś trapezie, tak jak w tym przypadku, mamy tutaj między jednym z ramion, tak? Ponieważ trapez ma dwa ramiona z jednej i z drugiej strony. Jeżeli te dwa ramiona są tej samej długości, to mówimy, że jest to trapez równoramienny. Natomiast jeżeli jedno z ramion jest nachylone do podstawy jednej i drugiej pod kątem prostym, to mówimy, że jest to trapez prostokątny. No dobrze, mam nadzieję, że to proste będzie dla Was to wykorzystanie tego wzoru, tak, żebyście tylko postawili. Jak widzicie, wszystko można wyliczyć w jednej linijce i wystarczyłoby, żebyście z przodu, z tyłu tylko dopisali jej jednostkę. Dlatego też jako takie przećwiczenie, jako takie zadanie, żebyście przećwiczyli sami w domu, daję Wam zadanie pierwsze z Waszego podręcznika ze strony 198. No i mam nadzieję, że tu nie będziecie mieli problemu, tak? Bo ten na przykład nie jest odwrócony, więc pamiętajcie, macie podstawę plus podstawę razy wysokość, no i dzielicie przez 2. W tym wypadku, w B, tak samo jak w tym przypadku, który Wam tam pokazywałem, czyli podstawa plus podstawa i wysokość. W C, zauważcie, podstawy muszą być do siebie równoległe, a te dwa boki nie są równoległe, tak? Więc trzeba sobie odwrócić. Bo wtedy te boki są dość równoległe. Tak? Te boki są dość równoległe, więc to jest podstawa dolna, podstawa górna, a tu jest wysokość. Więc, żebyście nie pomylili, które boki, gdzie trzeba wpisać, w nawiasie czy poza nawiasem, tak? W D oczywiście trzeba sobie odwrócić. Wtedy będzie rysunek podobny do tego, który mamy tu na zajęciach, prawda? Tutaj w E ten rysunek trapezu bardziej nam przypomina równoległy bok, prawda? Ale niestety, skoro jest mowa o tym, że to jest jakiś trapez, to pewnie to nie jest równoległy bok. Zwłaszcza, że zauważcie, że tu mamy 1 decymetr, czyli 10 cm i tu 4, czyli łącznie mamy 50 cm tutaj na dole, a u góry mamy 45, więc to na pewno nie jest równoległy bok. Więc mamy, te boki są do siebie równoległe. Więc podstawa górna, podstawa dolna, a wysokość 4 decymetry. No i tutaj robimy tak samo jak w C. Zauważcie, że tu i tu te dwa boki nie są do siebie równoległe, więc na pewno to nie są podstawy, więc musimy to trochę obrócić. A jak sobie tak obrócimy, zauważcie, że mamy już wysokość, która pada pod kątem prostym na podstawę, więc ten i ten bok na pewno są do siebie równoległe, a tu mamy wysokość. I też tutaj policzymy ze wzoru na pole, ze wzoru na pole trapezu. No dobra, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia z tym oto zadaniem. Dużo problemów Wam nie powinno sprawić. Około 6 linijek, żebyście zrobili. No dobra, i to byłoby tyle na ten tydzień. Życzę Wam miłego dnia, miłego rozwiązywania i do usłyszenia na następnych zajęciach.